Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. Dziś jesteśmy w Piekarach Śląskich na Rulkowisku. Bardzo Wam polecam to miejsce, naprawdę świetne, świetna nawierzchnia, żeby sobie pośmigać. Jeżeli jesteś z Śląska bądź z okolic, albo przyjeżdżasz tędy, zachęcam Cię, wpadnij odwiedź to miejsce. Naprawdę świetna nawierzchnia do jazdy na rolkach. Oprócz tego bardzo dobry, świetny plac zabaw dla Waszych najmłodszych pociech. I zarówno dla tych malutkich i troszkę większych, obok również tam z tamtej strony, teraz może nie widać na kamerze, ale tam jest basen, tam jest wodny plac zabaw. Obok jest dużo boisk do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, naprawdę bardzo fajne miejsce. Okej, ale dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby nagrać kilka lekcji, a na początek nagramy hulajnogę. Hulajnoga jest moim zdaniem najważniejszym ćwiczeniem, aby świetnie jeździć na łyżwach oraz na rolkach, bo są, tak jak zawsze mówię, bardzo podobne dyscypliny do siebie. Ja też jestem instruktorem obu tych dyscyplin, także wiem, jak to wygląda. Są to naprawdę pokrewne sporty. Można to bardzo ładnie przenosić z jednej dyscypliny na drugą i cały rok ćwiczyć i polepszać, pogłębiać swoje umiejętności. Hulajnoga, jak sama nazwa wskazuje, jest jakby takim odwzorowaniem hulajnogi, tak? Stąd się wzięła ta nazwa. Natomiast będziemy jeździć i robić to na rolkach. I teraz standardowo, ja Wam pokażę, jak wygląda to ćwiczenie. Pojeżdżę z kilku różnych stron, żebyście widzieli, jak wygląda moje ciało, ułożenie mojego ciała, jak robię hulajnogę. Potem podjadę i wytłumaczę Wam dopiero technicznie, jak robić to ćwiczenie, dobrze? I dlaczego ono jest tak istotne. Dobrze, tu pokazuję hulajnogę. Ale dzisiaj wieje. Ale dobrze, bo byśmy tutaj się ugotowali. Okej, tak wygląda hulajnoga. Hulajnoga jest bardzo ważnym ćwiczeniem, ponieważ uczy nas równowagi na jednej nodze. I to ćwiczenie jest idealne zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę ze swoimi rolkami i są tak naprawdę na poziomie mocno podstawowym, czyli gdzieś tam dopiero szukają tej równowagi, tak? Ale również jest bardzo dobrym ćwiczeniem i dla średnio zaawansowanych, i dla pro. Hulajnoga uczy nas równowagi na jednej rolce. I to jest klucz. Jeżeli świetnie jeździsz na jednej nodze, mając rolkę oczywiście, mówimy o jeździe na rolkach, tak? To na dwóch będzie Ci tylko i wyłącznie prościej, tak? I to jest jakby kwintesencja tego, aby stać się pro. Jeżeli będziesz dobrze jeździć, miał dobrą równowagę na jednej nodze, to dobrze będziesz jeździł również na dwóch. I teraz to ćwiczenie jest i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Dlaczego? Ponieważ robię teraz hulajnogę dla takiego początkującego, tak? Proszę zwrócić uwagę, pozycja tutaj się nie zmienia, zaraz ją wytłumaczę, ale to jest również hulajnoga, tak? Proszę zobaczyć, niemal ciągle mam dwie nogi na ziemi, tak? Cały czas miałem dwie nogi na ziemi, tylko na chwilę odrywałem jedną nogę, tak? W ten sposób. To jest dla zaawansowanych, tak? Jeszcze z zakrętem, tak? To jest również hulajnoga. I teraz, czym to się różni? No, pobytem na jednej nodze, na jednej rolce, tak? I właśnie to jest fajnego w hulajnodze, bo zaczynamy od początku praktycznie na chwilę, na momencik tylko. Podnoszę swoją nogę i cały czas mam praktycznie dwie na ziemi. I staram się wydłużyć pobyt z każdym następnym odepchnięciem o trochę, tak? Czyli jeżeli przejechałem tyle na jednej nodze, to za chwilę staram się przejechać tyle. Dodać tam te parę centymetrów i systematycznie z biegiem czasu, ilości powtórzeń staram się wydłużyć mój poślizg na tej jednej nodze, dobrze? Czyli zaczynam tak, o. I teraz jak wytrzymałem tyle, to staram się dłużej, hop. Hop i troszkę dłużej, tak? Znowu hop i hop. I troszkę dłużej wytrzymać na jednej nodze.
Po pierwsze, uczy równowagi na jednej nodze. A po drugie, uczy efektywnego odbicia, a nie tylko efektownego, tak? Bardzo często jest tak, że początkujący odpycha się w ten sposób, że ta noga gdzieś tam do tyłu leci, tak? I tak naprawdę całą energię, całą siłę traci się. Tutaj właśnie o to chodzi, żeby podczas odepchnięcia było odepchnięcie, hop, i wraca noga z powrotem do środka, tak? I blisko ziemi, nie robię jakichś takich czegoś takiego, blisko ziemi po to, żeby po prostu nie tracić tyle energii, tak? I blisko ziemi. Więc skoro już potrafię tyle, to staram się dłużej. I to jest super dla naprawdę każdego, kto zaczyna jeździć na rolkach, żeby wydłużyć swój pobyt na jednej nodze. Ale to już wiemy, że hulajnoga uczy nas równowagi na jednej nodze, ale uczy nas również efektywnego odbicia. I to jest istotne, bo ja to porównuję trochę do rowera. Jakbyś usiadła na rowerze i zakładając, że nie ma żadnych dodatkowych pomocy, tak, kółek i tak dalej, są dwa koła, pedały, daję nogi na pedały i staram się utrzymać równowagę siedząc na nim, nie jadąc. Jak długo wytrzymasz na tym rowerze, żeby się nie podeprzeć? No chwilę, tak? Jeżeli jest ktoś sprawniejszy, jest w stanie powiedzieć, ok, dobra, potrafię cały czas. Natomiast na pewno dużo łatwiej będzie ci, jeżeli jednak wprawisz się w ruch, jeżeli zapedałujesz parę razy, tak? I to ćwiczy hulajnogę, efektywność odbicia, bo to, jak my się odbijemy, ma bardzo duży wpływ na to, jak długo wytrzymam na tej jednej nodze. Proszę zobaczyć, ja teraz nie odbijam się, mimo że jeżdżę bardzo dobrze na rolkach i długo, nie jestem w stanie jakoś długo wytrzymać, tak? Na tej jednej nodze. Ale jak pojadę, to już jestem w stanie wytrzymać dużo dłużej, tak? Bez problemu, bo wprawiłem się w ruch. To jest właśnie ta zasada taka rowerowa. Mniej więcej o to tutaj chodzi. Waszym zadaniem jest ćwiczyć sobie tą hulajnogę, ale pamiętajcie o wystrzeganiu się błędów, tak? To z pozoru wygląda dosyć łatwo. Tak jak na początku mówiłem, wrzucam was jakby na głęboką wodę i próbujecie robić to po swojemu. Tak teraz wytłumaczę wam najczęstsze błędy podczas robienia hulajnogi, dobrze? Po pierwsze, proszę zapamiętać, że jeżeli to jest moja hulajnoga, to wyobrażamy sobie, że to jest naprawdę hulajnoga. Dzieciom mówię, że tutaj jest kierownica przy kolanie, po to, żeby się pochyliły. I tutaj muszą się złapać za kierownicę, druga noga jest z tyłu, tak? Ta noga jest prosta. I teraz zobaczcie, najczęstsze błędy, jakie są przy robieniu hulajnogi, to jest coś takiego. Hulajnoga jest tu z boku i jest taka jazda. Absolutnie nie możemy tak robić. Musimy stworzyć sobie jedną linię, palce, kolano i głowa tutaj z barkiem, tak? Tutaj razem musimy jedną linię. Idealnie jest, jeżeli kolano nakrywa nam palce. Bo to, że jest ugięte kolano, to jest też ugięte, tak? A idealnie jest, jeżeli nakrywa nam tutaj paluchy. Wtedy jest idealnie. Robimy to po to, bo dużo łatwiej jest utrzymać też równowagę w ten sposób, jak mam tutaj linię prostą, tyłek, palce, kolano, głowa. Jest mi dużo łatwiej w ten sposób wytrzymać, niż jak mam tak, nie? I szukam teraz. I tutaj cierpią moje stawy. Tak naprawdę to tym możemy doprowadzić się do kontuzji. Prosto rolka, zobaczcie. Środkowa część kółeczka. Musi być idealnie prosto, dobrze? Głowa, zobaczcie, jest nad nogą i przed nią. Zawsze głowa pokazuje, że jest pierwsza, tak? Jedziemy w przód, to musimy mieć głowę z przodu. Jeżeli już się rozpędzimy, możemy się lekko wyprostować. Natomiast podczas pracy, kiedy się odpychamy, głowa jest ciągle z przodu. Nikt nie odpycha się jadąc tak, nie? Bo to śmiesznie wygląda. Zawsze każdy, jak już się rozpędza, odpycha, to jest pochylony w przód. Hulajnoga, pojedyncza. Robimy to i na jedną nogę, i na drugą nogę. Uczymy się bardzo dobrze wydłużyć ten pobyt na jednej nodze. I to jest zarówno dla początkujących, a dla zaawansowanych, że już potrafisz długo wytrzymać, to możesz zacząć robić zakręty, tak? Wytrącać swoją równowagę, troszeczkę wyjść poza swoją strefę komfortu. I jak już robisz tą hulajnogę, odpycham się, to staram się kombinować, tak? Zrobić sobie zakręty na wewnętrznych, zewnętrznych krawędziach. I też staram się
wytrzymać. Tutaj będzie już, to już jest dla zaawansowanych, tak? Tutaj jest już nauka wewnętrznych, zewnętrznych krawędzi wytrzymania tego. Dla początkujących jest linia prosta. Ale co tak naprawdę? Ta hulajnoga oprócz tego, że uczy nas efektywnego odbicia, długości pobytu na jednej rolce, tak? To uczy nas tak naprawdę poprawnej jazdy. Bo jeżeli jesteś zupełnie początkującym i wcześniej widziałeś pingwina, jak pokazywałem, to jest najprostszy sposób, aby się na początku wprawić w ruch, tak? W ten sposób prawie cały czas mam dwie nogi na ziemi. Tak hulajnoga nauczy cię jeździć już normalnie, poprawnie, bardziej profesjonalnie. Pokażę dlaczego. To będzie podwójna hulajnoga. I teraz pokazuję od razu, czym się to różni. Podwójna hulajnoga. Proszę zobaczyć, to jest moja hulajnoga. Odpycham się, hop, dostawiam nogę. To jest teraz moja hulajnoga, hop. Druga noga jest hulajnogą, tak? Podwójna hulajnoga to jest nic innego jak normalna jazda, prawda? Uczy nas to właśnie tego przenoszenia ciężaru ciała. I pamiętajcie, jak robicie podwójną hulajnogę, również starajcie się wydłużyć pobyt na jednej rolce. Dlatego to ćwiczenie jest takie super. Moim zdaniem jest bardzo ważne, najważniejsze na początkowym stadium nauczania. Uczy nas wielu rzeczy. Od równowagi, poprzez odbicie, do tak naprawdę ładnej jazdy, takiej już bardziej profesjonalnej, tak? Dzięki temu, że zrobimy to ileś tam set razy, naprawdę poczujesz się dużo pewniej na rolkach, ok? Podwójna hulajnoga to już jest normalna jazda i teraz zwróćcie uwagę. Przy pojedynczej hulajnodze starałem się trzymać linię prostą. Przy podwójnej, na początku również możecie sobie robić linię prostą, ale zobaczcie, jak przyjrzycie się każdemu rolkarzowi, to my nie jeździmy jakby tylko wprost, tak? Że odbiłem się, jadę na wprost. W ten sposób nie jeździ. Jak się jeździ, to się jedzie raz trochę w prawo, raz trochę w lewo, tak? Tak się zygzakuje. Prawda? Raz jadę trochę tu, raz tu. Raz tu i raz tu, tak? I właśnie hulajnogę teraz podwójną róbcie w ten sposób. Czyli trochę się odbijam w tą stronę, dostawiam nogę i w drugą stronę. Tak? To już jest normalna jazda. Naprawdę bardzo dobrze idzie wyćwiczyć normalną jazdę przez podwójną hulajnogę. Ok? Pamiętajcie, efektywność odbicia. Nie robimy czegoś takiego. Noga jest blisko ziemi. Po odbiciu wracam tu. Pod swoją pozycję, postawę, tak? Pamiętacie postawę? Jeżeli nie, to zapraszam do wcześniejszych filmów. Tutaj na szerokość bioder musimy wrócić nogami, dobrze? Unikać takiego jeżdżenia już. Jeżeli zostałeś na tym poziomie, to znaczy, że musisz się nauczyć dobrze hulajnogi. A hulajnoga po odbiciu wraca z powrotem do siebie, do pozycji tutaj, na szerokość bioder, ok? Dobra, to myślę, że jeżeli chodzi o hulajnogę, to na tyle. Za chwilę na kanale będą nowe filmy. Także zachęcam Cię do subskrypcji, do kliknięcia tego dzwoneczka takiego, który Cię poinformuje o kolejnych filmach. Bo teraz w tym sezonie będą one się pojawiać regularnie. Będzie dużo, dużo kolejnych ćwiczeń. Tak jak tam piszecie mi w komentarzach, ja to wszystko notuję. Będą również specjalne hamowania z dużych prędkości. Będą triki slalomowe. Będzie parę innych fajnych naprawdę rzeczy. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć!